I witamy Państwa tym razem już w trzeciej części programu Galaktyka Pomerania. Magda Suchodolska dzisiaj. I Bartek Cebeńko. Szanowni Państwo, na pewno zwróciliście uwagę na to, co jest na naszym stole, który aż ugina się od pięknych, kolorowych ozdób. A jest bogato. Bartek, kiedy dzwonił do mnie i mówił, jakiego gościa wymyślił, o czym chciałby rozmawiać, powiedział, że fajnie byłoby zrobić program, jako że zbliżają się święta, różnego rodzaju okazje, o tym, co możemy podarować swoim bliskim tak od nas, tak bardzo od nas, tak bardzo indywidualnie, zrobionego specjalnie z myślą o danej osobie. I z pomocą przychodzi nam pani Liliana Ciubak, przepraszam bardzo, z Centrum Hobbystycznego DEKU. Witamy panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać, no właśnie, zacznijmy może od dekupażu. Widzimy piękne bombki, które przyniosła pani z nami do studia. Proszę powiedzieć, no właśnie, dekupaż, jeszcze przypomnijmy naszym widzom, na czym polega ta technika. Wygląda bardzo skomplikowanie, ale tak naprawdę, kiedy się zagłębić, pani mówi, że już na pierwszych zajęciach można się zapoznać z tą techniką na tyle, żeby coś samemu wykonać. Zgadza się, dekupaż jest techniką, która przyszła ze wschodu w XV wieku tutaj do Europy i już przez te kilkaset lat była tutaj u nas, rozwijała się. Z tą techniką może sobie poradzić każdy, kto umie wyrywać jakieś elementy ozdobne z serwetki i umie trzymać w ręku nożyczki, bo nic więcej właściwie tutaj nie potrzeba. Polega to generalnie na przyklejaniu motywów właśnie z serwetek, z papierów na różne przedmioty. Tutaj mamy właśnie na przykładzie styropianowych kul przyklejone serwetki. Styropianowe kule, to znaczy, że te ozdoby tak naprawdę w całości zostały wykonane przez panią, bo domyślam się, że miała pani po prostu kulkę styropianu. Tak, miałam kulkę białą styropianu i kilka serwetek, które przykleiłam i polakierowałam. Czyli tak naprawdę, bo celem naszego spotkania miało być wyjaśnienie, dlaczego warto zrobić coś samemu, aniżeli kupować to w sklepie. Oczywiście my nie próbujemy tutaj nikogo przekonywać do tego, że powinien robić sam prezenty, w sensie ręcznie, ale próbujemy podpowiedzieć, że wcale nie trzeba wydawać masy pieniędzy na oryginalny i wyjątkowy prezent, bo na przykład gdy patrzę na te bombki włożone w doniczkę, wygląda to tak, jakby było kupione w sklepie, bo jest wykonane w 100% profesjonalnie. Bo i ale, można kupić w sklepie, ale tak, jest, ale też jest oryginalne. Czy tego jest więcej, takich samych, identycznych, czy nie, każdy jest inny? Każda jest inna. Ja każdą bombkę robię inną i każda rzecz jest inna, bo nic się nie powtarza, bo jest cała masa motywów, które można wykorzystać. Raz mi się podobają jedne, innym razem jeszcze jakieś inne. W związku z tym wszystkie rzeczy są zrobione w pojedynczych egzemplarzach. No właśnie, kupując bądź robiąc taki prezent, mamy pewność, że na naszej półce stoi jedyny, oryginalny i wyjątkowy egzemplarz i nigdzie innego takiego więcej nie ma. Na pewno. Oprócz bombek przyniosła pani ze sobą biżuterię. Chciałbym zapytać, czy taką biżuterię wykonujemy już bardziej, jest to wykonanie bardziej zaawansowane, czy też może to robić każdy? Może to robić każdy. Najmłodsze osoby, które miały zajęcia w naszym centrum, miały 5 lat. Więc radzą sobie pięciolatki nawet z czymś takim jak przyklejanie. Pewnie, że to nie będzie wyglądało estetycznie, znaczy tak ładnie, bo trzeba będzie pomóc, żeby to ładnie wykończyć, ale też sobie radzą z taką techniką. Niby jedna technika, niby dekupaż, ale tak wiele powierzchni i tak wiele rzeczy zostało tutaj przyozdobionych. Bo tutaj mamy styropian i styropian przyozdabialiśmy za pomocą dekupażu, czyli przypomnijmy, to jest technika, gdzie na daną powierzchnię przykładamy serwetkę. Malujemy najpierw, żeby był jakiś kolor, miało podłoże, a potem przyklejamy serwetkę i lakierujemy, możemy postarzać, możemy stosować tam różne inne techniki, żeby otrzymać zamierzony efekt. Zagłębiając się już w szczegóły, to efektów tutaj, w przypadku akurat tych bombek, jest bardzo wiele. Ta ma jakby spękania. Proszę powiedzieć, jakie pani robiła? To są spękania jednoskładnikowe. Polega to na tym, że najpierw malujemy, w tym przykładzie to była ciemnozielona farba, potem preparat, który spowodował spękanie farby wierzchniej w kolorze białym. I to widać. Wygląda to, jakby to była stara bombka. Może pokażemy naszym widzom spękania. Jeszcze raz, jakie pani robiła? Najpierw pomalowałam na zielono, ciemną farbą, potem preparatem, który powoduje pękanie tej wierzchniej farby, która jest w kolorze białym.
Efekt jest taki, że wygląda to jak stara bombka i dopiero później przykleiłam wyrwany motyw serwetki i polakierowałam specjalnym lakierem. No właśnie, a ja tutaj jeszcze widzę, że tu w przypadku zeszytu, bo to jest zwykły zeszyt, który można kupić w sklepie, ale jest wyjątkowy. Proszę zdradzić sekret, bo ja już się dowiedziałam tutaj przed wejściem na wizję. No to jest zeszyt wykonany praktycznie własnoręcznie, Bartek. To jest, ten zeszyt zrobiony jest metodą scrapbookingu. Mhm. Polega to na tym, że tutaj akurat w tym wypadku wzięto dwie tekturki w rozmiarach zeszytu, które oklejono specjalnym papierem i motywami. Tam jest obrazek, jest książeczka przyklejona i ćwiek. I później dopasowano kartki, które wzięto z notesu i wyrwano. I później zbindowano to wszystko, zrobiono dziurki, zbindowano, żeby się kartki wszystkie trzymały. Rozumiesz, Bartek, cały zeszyt wykonany samodzielnie. I to jest dopiero taki zeszyt mieć w szkole. I tutaj są deseczki odpowiednio przyozdobione. Wiesz, Magda, jak w szkole u mnie robiły furorę zeszyty ze Shrekiem. Jakbym sobie przyniósł taki zeszyt zrobiony ze Shrekiem. Ale gdybym zrobił sobie sam taki zeszyt, to wtedy już nikt by do mnie nie podszedł. To już by był mega. Jak ty myślisz? Przepiękne rzeczy. Pokazaliśmy, na czym można dekupaż wykorzystać, jeżeli chodzi o steropian. Tutaj deska, tak? Tak, na drewnie dekupaż. Mhm. Na czym się łatwiej stosuje tą technikę? Najłatwiej się stosuje na płaskich, poziomo leżących przedmiotach, bo wtedy jest łatwo to pomalować, nie ściekają preparaty i tak dalej. Ale generalnie dla mnie to nie ma znaczenia, czy to jest szkło, czy to jest drewno, czy to jest styropian. Bardzo lubię bombki robić styropianowe, to jest moja najprzyjemniejsza część mojej pracy. Ale równie dobrze wszystkie inne. A są takie bombki, bo te są akurat wbite w doniczkę, która jest chyba też zrobiona ze styropianu. Albo kubka styropianowego. Znaczy doniczka jest, to jest osłonka cynkowa. No właśnie. A ja chciałem zapytać, czy takie bombki są też, występują w wersji na choinkę, do powieszenia? Bombki możemy też zrobić w szklane ozdabiać. Bombki z plexiglasu możemy ozdabiać ją albo od środka, albo z zewnątrz. I kwestia, akurat w wypadku tych bombek, które tu widzimy, to jest, w którym miejscu ja bym przymocowała zawieszkę. Jakbym przymocowała zawieszkę na górze do bombki, to bym miała bombkę wieszaną. A chciałem zapytać Panią, czy może Pani wie coś na ten temat. Czy my dzisiaj częściej kupujemy prezenty właśnie masowe w sklepach, których każdy może coś takiego kupić i mieć takiego samego jak ja? Czy właśnie coraz częściej sięgamy po takie oryginalne wymysły? Z tego co ja widzę, to coraz więcej osób robi własnoręcznie prezenty. I naprawdę ludziom na tym zależy, żeby dać komuś prezent od serca. Bo wiedzą, że ci, którzy dają, a potem ci, którzy dostają ten prezent, że on jest taki zrobiony z pasją, z myślą o konkretnej osobie, poświęcony był czas na to. Ten czas był przyjemnością jeszcze dla tej osoby, która właśnie to zrobiła. Właśnie, o to chodzi, prawda? Więc tutaj mamy naprawdę ja teraz widzę większe zainteresowanie tego typu wytwarzaniem przedmiotów, szczególnie właśnie przed świętami. Poświęćmy jeszcze troszeczkę, omówmy w pewien sposób formułę scrapbookingu. Na czym to polega? Czy to można określić po prostu jako samodzielne też wykonywanie kartek świątecznych? Tak. Tą metodą możemy wykonać kartki nie tylko świąteczne, ale wszelkie okolicznościowe, ponieważ tutaj też stosujemy inne nieco papiery niż w dekupażu, ale jest też cała masa i olbrzymi wybór. I różne narzędzia, którymi możemy wycinać, kształtować, ozdabiać. W związku z tym też ilość możliwości jest tak ogromna, że przedmioty wytwarzamy zawsze niepowtarzalne. Mogą mieć podobne kształty, ale i różne zastosowanie, jak widać. Pięknie Magda mnie obwiesiła. Mamy tutaj akurat filc, szanowni Państwo, szaliczki wykonane również własnoręcznie przez Panią, prawda? Tak. Filcowanie, ja powiedziałam, kiedy jeszcze rozmawialiśmy przed wejściem na wizję, że tak mi się wydaje przynajmniej, chociaż nigdy nie zajmowałam się filcowaniem. Wiem, że są różne techniki na mokro, na sucho, ale wydaje mi się, że filc jest dość niewdzięczną dzianiną. Jak to no właśnie, wystarczy na niego popatrzeć. Nieodpowiednie określenie. Powiem tak, filcowanie na mokro dużych form to wymaga dużego wysiłku, bo to trzeba ten filc tak
wymiętolić, że tak powiem, żeby on się sfilcował. I to naprawdę to jest ciężka fizyczna praca, jeżeli robimy coś wielkiego. Natomiast jeżeli robimy drobne rzeczy, to nie. Tak, czy to troszeczkę kosztuje też czasu i troszeczkę trzeba się do tego przyłożyć i postarać, żeby jakąś tam formę wymyśleć, też trzeba coś, żeby coś pewnego zrobić, ale generalnie już nie kosztuje aż tyle siły, co takie duże formy. Są panie, które robią płaszcze, płaszcze. To są olbrzymie rzeczy. No właśnie, filc wraca do mody teraz, więc może, tak. Może to by, może być też oryginalny prezent, jako torebka filcowa, szal filcowy, nie wiem. Broszka czy korale, dużo rzeczy z filcu można zrobić. Ja nawet się spotkałem, tak jak mówię, z bukietami ślubnymi wykonanymi właśnie z filcu, spodnie. A słuchaj, jak bardzo wartościowy musi być taki bukiet ślubny wykonany z filcu, wykonany własnoręcznie. Jeszcze przez parę Przez pannę młodą. I jeżeli ktoś chciałby zrealizować na przykład taką swoją wizję i nie umie jeszcze tego zrobić, to może się nauczyć, ponieważ pani prowadzi profesjonalne warsztaty. Tak, u nas można się tych wszystkich technik, o których mówiliśmy dzisiaj, nauczyć. Równie dobrze można skorzystać, wklepując odpowiednie hasło Google. Jest wiele stron poświęconych technice rękodzielniczej, takiej czy innej, więc jak ktoś jest zainteresowany, to nie ma problemu z tym, żeby zająć się własnoręcznym wytwarzaniem chociażby prezentów pod choinkę dla najbliższych. No i właśnie, do tego zachęcałem dzisiaj Państwa razem z Magdą i z naszym gościem, abyśmy odpuścili chociaż w części sklepom i postanowili chociaż może jeden prezent pod choinką, który znajdzie się pod choinką, zrobić sami, na przykład metodą dekupaż. Dziękujemy Pani serdecznie. Dziękuję. Naszym gościem była Pani Lilian Nanciubiak z Centrum Hobbystycznego Deku. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. I to z nami zostanie. My kończymy za 15 minut, więc za chwilę to wszystko Pani oddamy. A teraz zapraszam już następnego gościa. Proszę pozostać z nami do końca wśród publiczności, która licznie się tutaj z nami gromadzi. Do zobaczenia. Dziękuję. I nasz kolejny gość. Drodzy Państwo, powracamy do tematu sprzed tygodnia. Magda, nie wiem, czy pamiętasz, na pewno pamiętasz doskonale. Oczywiście. Zbliża się zima, jeździ się coraz trudniej, trzeba być bardziej ostrożnym, bo jest ślisko, jest też coraz szybciej ciemno. Pan Stanisław Kruszyński, egzaminator WORT Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Zapraszamy bardzo serdecznie. Pamiętasz, Magda, w świąteczną aurę pan wszedł. Ale pan Stanisław też ma swój gadżet, już mi pokazywał przed programem. Bardzo. Ja to na chwilę zabiorę, żeby nas nie rozkojarzało. Później może zaprezentuje Pan swój gadżet, który Pan przyniósł dzisiaj ze sobą. Jest to tym razem, uwaga, a ostatnio Państwo, był Fiat 126P, dobrze pamiętam? Dzisiaj jest Fiat duży, czerwony, wyrazisty. No właśnie, a ta nasza jazda zimą też czasami jest aż zbyt wyrazista, ale zanim zaczniemy podróżować naszym samochodem, musimy zająć wygodną pozycję za kierownicą. Czy to tak ważne, żebyśmy zajmowali wygodną pozycję za kółkiem? Dzień dobry, witam Państwa. Drodzy Państwo, wygodnie to nie zawsze bezpiecznie. Przede wszystkim bezpiecznie. Bezpiecznie, jeszcze raz bezpiecznie. A wygodę musimy przenieść na drugi plan. Bezpiecznie dlaczego? Dlatego, że kierując pojazdem musimy przede wszystkim mieć bardzo dużą swobodę manewrowania kierownicą, która pozwala nam sterować pojazdem we właściwym kierunku. Musimy mieć dostęp do wszystkich urządzeń sterowania pojazdem, czyli do dźwigni zmiany biegów, do pedału sprzęgła, do pedału hamulca, do pedału gazu i do innych urządzeń potrzebnych podczas bezpiecznego kierowania pojazdem. Czyli przede wszystkim bezpieczna pozycja, a później wygoda na drugim miejscu. To jest trudne, niektórzy nie chcą się przystosować, mają pozycję powiedzmy taką, która jakby paraliżuje jadącego poprzez to, że zbyt blisko kierownicy siedzi, ma zgięte ręce, w związku z tym kolana, tułów na kierownicy, głowa w szybie, prawda? Więc jeżeli ma bardzo mocno zgięte swoje stawy, no to przepływ krwi jest niestety, ale minimalny, a jak jest minimalny przepływ krwi, ręce drętwieją, nóżki drętwieją, nie mamy już takiego wyczucia i nie możemy panować bezpiecznie nad pojazdem. Jeżeli jesteśmy przy bezpieczeństwie i wygodzie, to bardzo często panuje taki przesąd, chociaż w 100% nieprawdziwy, że osoby, które siedzą z tyłu, nie muszą zapinać pasów bezpieczeństwa. Proszę Państwa, pasy bezpieczeństwa tak naprawdę weszły
do naszej motoryzacji polskiej w latach 80. Wcześniej oczywiście zaczęto w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili już mamy poduszki powietrzne, kurtyny. Bardzo mocno zabezpieczeni jesteśmy wewnątrz pojazdu. Proszę Państwa, kierowca jadąc z prędkością 50 km na godzinę, zapięty w pasach, w pasy bezpieczeństwa, jeżeli uderzy w twardą przeszkodę, to te pasy muszą wytrzymać, w tym momencie przejmują siłę nacisku 3 ton. Mhm. 3 ton. Czyli my ważymy jakby w tym momencie... 50 razy więcej? Tak, 3 tak, tony. 3 tony. Czyli taka butelka wody, którą gdzieś, przepraszam, ale którą gdzieś zostawiamy na przykład z tyłu na szybie, luzem, która waży tak, powiedzmy kilogram, może ważyć nagle waży... O wiele więcej waży, około 100 kg. Proszę Państwa, jeżeli dziecko stoi w pośrodku, między fotelami, kiedyś tak się działo, w tej chwili już mamy foteliki, prawda? Mhm. Ale dziecko, jeżeli stoi po środku, między siedzeniami i mówi tacie, w lewo, w prawo, jeżeli on jedzie 40 km na godzinę i spotka się ze stałą przeszkodą, to to dziecko będzie przed samochodem, wyleci przez szybę. Natomiast jeżeli osoby dorosłe siedzą z tyłu i nie zapną pasów bezpieczeństwa, jadąc z prędkością 50 km ten samochód napotka na stałą przeszkodę, to prawdopodobnie kierowcę i pasażera, obok pasażera zatrzyma. Tak. Natomiast ci pasażerowie, którzy siedzą z tyłu, z tą siłą, z tą masą 3 ton, pokonają opór przednich foteli, zmiażdżą kierowcę i pasażera siedzącego z przodu. No właśnie, to jest ważne, bo my bardzo często zapominamy o tym, żeby zapinać w ogóle pasy i przypominam Państwu, że my mówimy o prędkościach miejskich, prędkość 50 km na godzinę. To jest prędkość, którą poruszamy się w mieście. Bardzo często wyjeżdżamy poza miasto, to jest już prędkość 90, a nawet 120, 140, jeżeli chodzi o autostradę. Przy tych prędkościach nie ma szans już chyba jakiegokolwiek. Tak, proszę Państwa, chciałbym tu podać taki przykład spektakularny. Księżna Diana, która miała ten nieszczęsny wypadek. Gdyby ona w tym momencie była zapięta w pasy bezpieczeństwa, przeżyłaby ten tragiczny wypadek. A tak poleciała, bo siedziała z tyłu, prawda? Z dużą siłą poleciała do przodu, zmiażdżyła fotel i dodatkowo jeszcze samochód obrócił się, uderzyła głową w słupek, drzwi i niestety nie było takiej szansy, nie było żeby, szans, żeby przeżyła. Tym bardziej, że pewnie jechali szybko, jak to zazwyczaj rządowe samochody się poruszają. Wróćmy w każdym razie do naszej zimy, która już tutaj do nas wita i przy śniegu na razie nie ma, ale jest mroźno i zaczyna się coraz bardziej ślisko robić na drodze, a im bardziej ślisko, tym droga hamowania nasza się wydłuża samochodu, ale też przypomnijmy sobie, że jeżeli nie mamy ABS-u, czyli tego systemu, który zapobiega blokowaniu się kół, to te właśnie koła nam mogą się zablokować podczas hamowania na śniegu. Czy my powinniśmy wtedy hamować pulsacyjnie? Tak, zdecydowanie tak. Proszę Państwa, tym, że hamowanie pulsacyjne polega na tym, że naciskamy pedał hamulca do momentu, kiedy koła zaczynają się blokować. Mm-hmm. Zaczynają się blokować. W momencie, kiedy czujemy, że koła się zablokowały, delikatnie odpuszczamy i znowu naciskamy. To z dokładnością do 1 grama. To trzeba naprawdę wielkich ćwiczeń, ciężkich ćwiczeń, żeby opanować hamowanie pulsacyjne, ponieważ hamowanie na granicy poślizgu kół daje nam szansę kierowalności pojazdem, daje nam szansę skrętu. Natomiast jeżeli chodzi o większość pojazdów jest w tej chwili wyposażonych w ABS, więc tutaj naciskamy pedał do oporu. Proszę Państwa, jeżeli nie naciśniemy pedału hamulca do oporu, ABS nie będzie działał. Nie będzie działał, nie sprawdzi się. Nie będzie działał. Naciskamy pedał do oporu, nie boimy się i ABS powoduje to, że w ciągu 1 sekundy 10 razy koło jest zatrzymywane. Mhm. Czyli tak naprawdę ono zatrzymuje się, obraca, a dzięki temu mamy kierowalność pojazdem i możemy ominąć przeszkodę, która akurat wystąpi na naszej drodze. A skoro już jesteśmy przy tym hamowaniu, to czy asystent hamowania skraca drogę hamowania? Tak, proszę Państwa. Asystent hamowania jest to takie urządzenie, które już w chwili zakupu uczy się, z jaką siłą i szybkością kierowca naciska na pedał hamulca. Po prostu jest wzorzec, uczy się. Komputer.
Zapamiętuje jakby... Zapamiętuje, tak, przyzwyczajenia kierowcy. Mhm. Zapamiętuje to, czy kierowca szybko zdjął nogę z gazu i przełożył ją na pedał hamulca i czy w miarę szybko nacisnął na ten pedał hamulca. Jeżeli uzna, że kierowca nacisnął szybko na pedał hamulca, ale nie dość mocno, przejmuje za niego działanie i wciska pedał do oporu, już nie pytając kierowcy o pozwolenie. Bo, dzięki temu, proszę Państwa, dzięki temu systemowi droga hamowania pojazdu skraca się około 20 metrów. To jest ogromna odległość, tak, 20 metrów w przypadku. Tak, czyli jeżeli kierowca jadący z prędkością 100 km na godzinę potrzebuje do zatrzymania 70 metrów, to z tym asystentem hamowania zatrzyma już po 50 metrach. Te 20 ważne. Metrów może komuś ratować oczywiście życie. Jesteśmy cały czas przy bezpieczeństwie i przy poprawnym poruszaniu się przy tych systemach, a ja chciałem zapytać o to, czy, bo mamy samochody sprzednio-napędowe i tylno-napędowe. Tak. Czy samochody z przednim napędem są podsterowne, a te z tylnym są nadsterowne? Proszę Państwa, no mógłbym tak powiedzieć, że to jest prawda i fałsz. Prawda i nieprawda. Ogólnie rzecz biorąc, samochody przednio-napędowe zachowują się głównie podsterownie, natomiast samochody tylno-napędowe nadsterowne. Ale proszę Państwa, co to znaczy podsterowność i nadsterowność, bo myślę, że może warto by przypomnieć. Proszę Państwa, samochód podsterowny jest to taki, który ma tendencję do powiększania promienia zakrętu. Czy tego chcemy, czy nie. Skręcamy, widzimy zakręt, skręcamy, ale jeżeli przekroczymy prędkość na tym zakręcie, zagapimy się, to ten samochód ma tendencję do opuszczania zakrętu, powiększania promienia zakrętu. Czyli będzie wychodził jakby z. Będzie wychodził. Za oś. Takim naszym typowym, rasowym samochodem nadsterownym to była Królowa Szos, nasza Syrenka. Tak? Natomiast samochód nadsterowny ma tendencję do zacieśniania promienia zakrętu, czyli zaczynają ślizgać koła tylne. Przednie sobie jadą, natomiast tylne zaczynają się ślizgać. Samochód staje w poprzek. Często samochody nadsterowne mają tendencję do koziołkowania, do wywracania się. Ale o tym, czy proszę Państwa samochód jest nadsterowny, czy podsterowny, to decyduje między innymi konstrukcja opon, ciśnienie w ogumieniu, wartości sił poprzecznych działających na pojazd, promień zakrętu, prędkość jazdy. I tak proszę Państwa, dzisiaj przyjechaliśmy na oponach typu Dunlop, i mamy samochód nadsterowny, jutro zmieniamy na Michelin i mamy samochód podsterowny. W tak, takim razie nie możemy określić, a ja na sam koniec, dlatego że ponaglają nas, żebyśmy już kończyli, chciałem zapytać o to, czy jeżeli słyszy Pan ode mnie, ja teraz przychodzę do Pana jako doświadczonego egzaminatora i mówię, ja jestem świetnym kierowcą, to jest to, jest Pan mi w stanie uwierzyć, czy nie? No gratuluję Panu, jeżeli Pan taki jest, ale proszę Państwa... Oczywiście, ja żartowałem tutaj choć o przykład. Świetnych kierowców... Wystarczy, że powiemy o sobie, że jesteśmy w miarę poprawnymi kierowcami. Proszę Państwa, no nie ma świetnych kierowców, tak samo jak nie ma świetnych dróg, nie ma idealnych sytuacji, nie ma książkowych elementów na drodze. Proszę Państwa, takie elementy jak człowiek, wiemy, znamy siebie, znamy akurat swój stan emocjonalny, znamy swoje doświadczenie, znamy swoje, powiedzmy, merytoryczne takie sytuacje, ale proszę Państwa też znamy drogę, wiemy jaka jest droga, czy jest śliska, czy jest sucha, mokra i tak dalej. Znamy też pojazd, swój kochany pojazd znamy, jaki on jest, prawda? Ale proszę Państwa, nigdy, przenigdy nie będziemy znać sytuacji, jaka może nas w danym momencie spotkać i żeby ten element, tą sytuację drogową właściwie ominąć bezpiecznie, to jest sztuka. Tego trzeba się niestety ale uczyć. No właśnie, dlatego co najwyżej jesteśmy kierowcami poprawnymi, ale kierowców świetnych być raczej nie może. Dziękujemy Panu serdecznie. Oczywiście Pan Stanisław odwiedzi nas po raz kolejny już za tydzień. Dokończymy dzisiejszą rozmowę i dodamy do niej kolejne wątki bezpiecznego poruszania się zimą. Pan Stanisław Kruszyński, dziękujemy serdecznie. Egzaminator bordu. No a dzisiaj z Państwem w domach byli Magda Suchodolska i Bartek Cebeńko i nasi goście. I do zobaczenia. Do zobaczenia.